Siemanko, Blachoświry. Witam Was bardzo serdecznie w drugiej części zupełnie darmowego szkolenia z okazji 6-lecia kanału Metal Maniak. Wszystko, co zobaczycie przez najbliższą godzinę, jest prezentem dla Was, moi widzowie. To podziękowanie za wsparcie i za każde miłe słowo, które od Was otrzymałem. Ratujemy polskie blacharstwo. Pamiętaj, aby to wideo pokazać innym, udostępnić, zrobić cokolwiek, aby ta wiedza poszła dalej w świat. A co przed nami? Na przystawkę pokażę Wam, jak wykonać takie oto cudne listwy. Tego nigdzie nie zobaczycie. Na główne danie wjedzie okładzina w rąbku kątowym. Mój autorski styl. I na deser, bo wiem, że na to czekacie, na deser poznamy zwycięzcę konkursu. Będzie się działo, także 3, 2, 1... Go! Jedziemy! Do wykonania takich listew będziemy potrzebować tylko dwóch wymiarów. Pierwszym z nich będzie szerokość komina M. I drugi z tych wymiarów to długość, nazwijmy ją L4. L4 to długość mierzona od końca do początku komina zgodnie ze spadkiem po łaci. Jeśli natomiast chodzi o kąty, potrzebujemy znać kąt nachylenia po łaci. Po wygięciu nasze listwy będą wyglądały w ten sposób. Listwa przednia. ...60 mm. 40 mm, 40 mm i 15 mm. Te dwa kąty będą identyczne i liczymy je tak. 90 stopni, dodać kąt nachylenia dachu. Wszystkie listwy będę Wam pokazywał w kącie 35 stopni, bo tyle mam na dachu. No ale jeżeli macie inny kąt, to dodajecie zamiast 35 inny kąt i tu macie już wynik. 125 stopni będzie u mnie. Jeżeli chodzi o listwy boczne, je gniemy na 90 stopni. Wymiary będą podobne, 60, 40. Tutaj będzie inny wymiar i już pokazuję Wam, jak obliczyć tą listwę w zależności od kąta nachylenia dachu. Rysujecie sobie prostą kreskę. Zaznaczacie wymiar 40 mm. No i teraz rysujemy w kącie nachylenia dachu. Czyli jeżeli mamy 35 stopni, to tutaj powinno być na 55 stopni kątomierz ustawiony i rysujemy kreskę. Oczywiście w tym samym kącie równoległą rysujemy z drugiego punktu. I teraz przykładamy kątomierz w jakimkolwiek miejscu do tej linii tutaj i mierzymy tą odległość. Przy 35 stopniach i 40 mm na przedniej obróbce tutaj powinno wyjść Wam 34 mm. Jeśli chodzi o listwę tylną, ma ona podobne wymiary jak przód komina, ale będzie troszkę inaczej wygięta. I teraz tak, tu będzie 60 mm, tu będzie 40, tu będzie znowu 40 i 15. Natomiast, żeby obliczyć ten kąt tutaj, musimy od 90 stopni odjąć kąt nachylenia po łaci. Będzie wyglądało to tak. 90 stopni minus 35 równa się 55 stopni. W pierwszej kolejności nanosimy wszystkie wymiary gięć, zaczynając od kapinosa. Następnie od jednej ze stron nanosimy takie wymiary. 30 mm. 30 i 40. Kreskę przeciągam tylko na pierwszym polu, na pozostałych trzech nie. Teraz wymierzam szerokość M. I tak samo jak z lewej strony wyznaczam najpierw 40 i 30.
To, co zostało nam jeszcze do wytrasowania, to takie boczne łóżka. One będą tutaj w kącie nachylenia dachu i za nie będziemy chwytać boczne listwy. Ustawiamy kąt nachylenia dachu. 35 stopni. I przykładamy do tych dwóch punktów. I po drugiej stronie robimy to samo. Tu jeszcze nieco podetniemy w skos. I to będziemy odcinać. Teraz jeszcze podetniemy nieco. Tu będziemy musieli wcinkę zrobić po tej linii. I tu wytniemy tak lekko ze skosa. Czyli nie zostawiamy całego tego kwadracika, bo w momencie, kiedy będziemy zakładać boczną listwę, to będzie to mogło nam zapierać. Lepiej to nieco podciąć właśnie w tym kształcie. To zostaje, dobra. No i rozcinamy. Tak to powinno wyglądać po wycięciu i w ten sam sposób wycinamy drugą stronę. Zanim udamy się z tym elementem na zaginarkę, warto te dwa pierwsze gięcia przenieść na drugą stronę. No i z takim elemencikiem już śmigamy na zaginarkę. Przód odwracamy. Przeginamy kapinos 15 mm. Wysuwamy drugie gięcie na 40 mm. Dwa kolejne kąty gięcia obliczamy w ten sposób. 90 stopni. Od 90 stopni odejmujemy kąt nachylenia dachu. 35 stopni. I wychodzi nam 55 stopni, więc obydwa gięcia teraz będą na 55 stopni. Pierwsze. Po wizycie w zaginarce musimy rozpłaszczyć. Zagięcie i przeginamy na 90 stopni po tych tutaj kreskach. Do tego gięcia używam zaciskacza rynowego. Gięcia muszą być bardzo ostre i dokładne. Tworzymy coś takiego i z drugiej strony to samo. I pierwsza z listew gotowa do montażu. Jeśli chodzi o listwy boczne, rozpoczynamy tak jak w przypadku przodu od naniesienia wszystkich gięć, zaczynając od kapinosa. Teraz patrząc od dołu zaznaczamy 1 cm na pierwszej linii gięcia. Ustawiamy kątomierz na stopni 90 minus kąt nachylenia dachu.
moim przypadku będzie to 55 stopni. I przykładam do tego punktu po linii Capinosa. Teraz mierzymy, ile mamy do krawędzi. No i mamy jakieś 3,6. Przenosimy ten wymiar do góry i zaznaczamy na ostatniej linii od tego wymiaru 40 mm. Łączymy punkty. I znowu nasze ustawione 55 stopni przystawiamy do punktu przecięcia. I wyszło nam coś takiego. Rysujemy równoległą na około centymetr do każdej z tych powstałych linii. I teraz tu musimy podciąć kapinos z tego punktu w kącie podobnym do kąta odbitego powyżej tej linii kapinosa. Mniej więcej coś takiego. Teraz tutaj musimy mieć kąt, który nam powstanie. Tutaj będę rysował kreskę. Tutaj ten kąt musi być mniejszy od tego kąta, żeby to się wszystko podwinęło pod spód. Więc natniemy to bezpiecznie w ten sposób. I tutaj na przejściach wytniemy delikatnie, o, tak po łuku. Kiedy mamy wyrysowany cały front, nanosimy wymiar L4. Będzie to wymiar mierzony z tego punktu, właśnie po ostatniej linii gięcia. Zaznaczamy. I ten sam nastawiony kątomierz przykładamy do kolejnego wyznaczonego punktu. Teraz z tego punktu zaznaczamy 40 mm. I albo mierzymy od jednej strony, albo pod kątem prostym przenosimy ten sam wymiar w dół. Ja sobie zmierzę, bo mam wszystko prosto ucięte w miarę. Ten sam kątomierz odwracamy i rysujemy w dół. Tutaj będziemy rozcinać w ten sposób. Teraz rysujemy prostopadłe do tej linii, o, z tych punktów. Rozcinamy. I jeszcze jeden krok, zanim udamy się na zaginarkę, to musimy podwinąć cały przód. Bierzemy małe cążki i po maluśku, bardzo, bardzo dokładnie, krok po kroku, po kreseczce przełamujemy nasze podwinięcie.
Kiedy przewiniecie już na więcej niż 90 stopni, całość trzeba po prostu zaklepać. Najlepiej podkładając pod to coś metalowego. Solidnie sklepujemy. No i po podwinięciu wygląda to mniej więcej w ten sposób. Drugi z boków przygotujemy w identyczny sposób i na takim etapie możemy odwiedzić już zaginarkę. Odwracamy blaszkę i pierwsze gięcie 15 mm kapinos. Kolejne dwa gięcia na 90 stopni. Odwracamy element. I kolejna. Teraz będzie już 40 mm. I 90 stopni. Jeśli chodzi o listy boczne, przód jest już gotowy. Tak to wygląda od spodu. A jeśli chodzi o górę, to musimy rozprostować to tutaj i ewentualnie to gięcie. I przeginamy na 90 stopni. No i teraz zawinięcie za komin. Tak to mniej więcej powinno wyglądać. Trasowanie tyłu rozpoczynamy od naniesienia, tak jak na poprzednich listwach, wymiarów gięć, rozpoczynając oczywiście od kapinosa. No i jedziemy od jednej strony, zaznaczamy centymetr w pierwszym polu. Teraz zaznaczamy na 45 stopni linię. Polecam centymetr plus 4, czyli piąteczka. No i rysujemy równolegle po około centymetrze na podwinięcie, żeby nie było ostrego tutaj kanta. Rozetniemy mocno, troszkę możemy słabiej i tutaj rozetniemy też lekko w skosie. Teraz nanosimy po pierwszej linii szerokość komina M. M jak Macias Metalmaniak. No i robimy lustrzane odbicie po drugiej stronie. Nawet tak o, od ręki. Tak będziemy rozcinać. Tak wygląda nacięta listwa. Teraz musimy te wszystkie wąsy podwinąć i zaklepać, tak jak w przypadku bocznych listew. No i jeszcze środek. I tak samo podwijamy drugą stronę. I taki elemencik gotowy jest do przygięcia w zaginarce. Odwracamy blaszkę.
I pierwsze gięcie kapinos. 15 mm. I kolejne dwa gięcia obliczamy w ten sposób. Do 90 stopni dodajemy kąt nachylenia dachu i w ten sposób otrzymujemy w tym przypadku 125 stopni i tyle gniemy. Odwracamy blaszkę 40 mm. I ten sam kąt gięcia, czyli 125 stopni. Tylna listwa zaraz po wizycie w zaginarce gotowa jest do zamontowania. I ustawiamy ładnie narożniczek. Jeżeli potrzebujecie, możecie tutaj pod spód dać wszędzie uszczelniacz. Ja tego uszczelniacza tutaj zazwyczaj nie daję. No i tak to wygląda, moi drodzy. Wpinamy tył. Przy większych spadkach no już się go dosyć ciężko zapina. Przy większych spadkach ciężko się zakłada listwę przez właśnie tą tutaj blaszkę. Trzeba lekko ją ściąć niżej. I tą wyżej też lekko zetniemy. Tak tyle, myślę, będzie ok. Wybaczcie, robię to wszystko jedną ręką. No i teraz tu z góry ten cypelek też warto będzie lekko przyciąć. O. I to już będzie ok. I z tej strony też podetniemy. No i tak wygląda olistwowany komin. Do zwymiarowania wszystkich elementów najlepiej wyrysować linię przebiegu rąbków. Tutaj zaciągi. Znacznie ułatwi nam to cały proces. Kiedy już wyrysujecie wszystkie te linie, rozpoczynamy wymiarowanie. Pierwszy element to będzie przód. Będzie miał dwa małe rąbki i będzie nas interesowała szerokość tego elementu. Mierzymy od rąbusia do rąbusia. Nazwijmy to szerokością M minus 10. I już tłumaczę, dlaczego M minus 10. Każdy narożnik będzie miał 5 cm. I tutaj za rogiem też 5 cm. Więc z każdej tej szerokości będziemy odliczać po 10 cm, bo 5 na lewą, 5 na prawą. Z racji tego, że komin ma wymiar M, tak jak już to było wcześniej, no to ten wymiar będzie wymiarem M minus 10. Mam nadzieję, że to jest bardzo klarowne. To, co jeszcze nas będzie interesowało z tego przedniego elementu, to jego wysokość. Od zaciągu
no, dokąd potrzebujemy. Ja będę mierzył do samej góry, odstawimy tutaj cały przód na samej górze, w ogóle cały komin objedziemy na równo z czapką. Tak więc drugi wymiar, nazwiemy go wymiarem K1, K jak komin. I to będzie pierwsza wysokość, bo tych wysokości dookoła będzie kilka. Więc mierzymy od zaciągu do góry i to będzie wymiar K1. Jeśli chodzi zaś o narożnik, tak jak mówiłem, szerokości będą miały po 50 mm. Przy trasowaniu narożnika będzie nas interesowała wysokość K1, ale ją już mamy zmierzoną. I druga z wysokości, która nas interesuje, to tutaj zaraz za narożnikiem. I to będzie K2. Jeśli chodzi o element boczny, będzie interesowała nas szerokość tego elementu mierzona drąbka drąbka. Nazwijmy ją szerokością U. I będą nas interesowały wysokości K2 i K3. Dla sprawdzenia, czy wszystko się elegancko nam tutaj w kącie ułoży, mierzymy od zaciągu tutaj z lewej strony do tego punktu tutaj, gdzie będzie się kończył rąbek. I ten wymiar tutaj nazwijmy wymiarem kontrolnym F. Teraz, jeżeli chodzi o tylny narożnik, interesuje nas wysokość K3. Szerokość będzie identyczna jak na przodzie, 50 mm. Tutaj tak samo. I druga wysokość, która nas interesuje, jeżeli chodzi o ten tylny narożnik, to wysokość K4. O. Coś takiego. No i ostatni element. Czyli tył, szerokość M-10, tak samo jak przód i wysokość K4. Te dwa wymiary w zupełności nam już wystarczą. I przód będziemy wykonywać z dwoma małymi rąbkami. Będzie to nasz panel startowy, więc rozpoczynamy od wyrysowania małego rąbka po jednej ze stron. Następnie nanosimy szerokość M-10 cm. Następnie wyznaczamy zaciąg na około centymetr. W zasadzie nie będzie to zaciąg, a takie podwinięcie usztywniające, maskujące cięcie. Kolejny z wymiarów to wysokość K1. Na samym końcu dodamy jeszcze 25 mm na odstawkę usztywniając. Nadmiar odcinamy. Ustawiamy dwa małe rąbki. Rąbki oczywiście najlepiej postawić seam shooter.
międzyczasie podgięła mnie co już góra. Całość zadeklujemy już po zamontowaniu takiego przodu. Jedyne co musimy teraz zrobić, to wyciąć łezki i podgiąć ten centymetr pod spód na zaginarce. Do brystowania łezek, jak i do wstępnego ich przyklepania świetnie nada się Sim Edge 2. No i wygląda to tak, że przykładamy czubkiem hadzia i tutaj na grzbiecie małego rąbka ten tutaj przełamanie, ten garbik musimy też zaznaczyć. Ustawiamy, zaznaczamy i odrysowujemy ociach, coś w ten sposób. Druga strona, exactly the same. Następnie podwijamy centymetr na zaginarce. Takie coś. Jeśli chodzi o narożniki i elementy boczne, rozpoczynamy również od wyrysowania rąbków wszystkich pionowych gięć. Następnie wymiary będziemy nanosić od góry. To jest lewy przedni narożnik. Z prawej strony będzie duży rąbek, bo będziemy łączyć to z pierwszym elementem na kominie, czyli z tym przednim elementem. Więc tu będzie duży rąbek, tu będzie rąbek mały. Od której strony zaczniemy tresować, bez znaczenia. Ja sobie zacznę od lewej strony. Następnie zaznaczam 2 razy po 50. I 45 na duży rąbek. Teraz zaznaczamy od góry, najpierw 25 na odstawkę, następnie jedziemy od dużego rąbka, tutaj wymierzamy po tej linii wymiar K1. Będzie też K1, a po tej linii wymierzamy wymiar K2. Rysujemy równoległe do tych tutaj wyrysowanych linii na około centymetr i nadmiar wstępnie odcinamy. Jeśli chodzi o tylne i przednie narożniki, warto tutaj na środkowej linii zaznaczyć sobie z tyłu. Ja dla przykładu naciąłem nożycami, bo będziemy tą blaszkę odwracać. Musimy mieć ten wymiar przeniesiony na drugą stronę. I warto też na małym rąbku zaznaczyć to pierwsze gięcie. Rysować kreskę. Ułatwi nam to operowanie zaginarką. Gięcia rozpoczynamy od dużego rąbka, czyli odwracamy blaszkę. A jeżeli nie wiecie, jak zrobić duży rąbek jeszcze, no to poszperajcie trochę na kanale, na pewno znajdziecie. Jest pełno filmów, jak zrobić rąbek na zaginarce, jak zrobić rąbek benderem, opcji full. Teraz blaszkę obracamy 90 stopni
i robimy mały rąbek. Najpierw stawiamy cały rąbek na 90 stopni. I teraz ustawiamy na wcześniej namalowanej kreseczce, czyli na drugim gięciu od małego rąbka. I gniemy tyle, ile się da. Ten brakujący kąt na małym rąbku można dogiąć albo cęgami, albo można to potem doklepać młotkiem już na kominie po przykręceniu takiego elementu. Dogiąłem tęgami. Narożniczki przednie, jak i tylne robimy bardzo podobnie. Zaczynamy od rozcięcia w narożniku wycinakiem. Teraz troszkę tutaj musimy podciąć ze skosa. Będziemy to podwijać, żeby nam się nie zapalał tutaj tą krawędzią narożnik. Z tej strony też trochę natniemy. Następnie przy pomocy dżera rysujemy i wycinamy łezki. I to również odcinamy do zera. Teraz duży rąbek przykładamy czubkiem do zaciągu. Zaznaczamy pierwsze przełamanie, teraz ustawiamy na kreseczce, zaznaczamy drugie przełamanie. Rozcinamy narożniki wycinakiem. I odcinamy ten pierdolnik. Teraz podkładamy edgierka ostrym czubkiem do linii zaciągu, ale z drugiej strony wkładamy go tu pod rąbek. Podnosimy leciuteńko pierdolniczek do góry i klepiemy. Na tym etapie edgerka wyciągamy i doklepujemy sam dół. Odstawiamy lekko górę. I przeginamy nasze zaciągi. Taki mały tip od Wujka Metalmaniaka tutaj w narożniczku. Dobrze jest to wszystko dobrze sprasować. Lepiej to siądzie. Zdecydowanie lepiej to siądzie. Lewy boczny element, prawa strona, duży rąbek. Będziemy zahaczać o przygotowany wcześniej narożnik i lewa strona, mały rąbek. Następnie wyznaczamy szerokość U oraz 45 mm na duży rąbek. 25 zaczynając od góry na odstawkę i nanosimy wysokość K2 oraz
K3. Łączymy kropeczki i dodajemy około centymetr na podwinięcie. Nadmiar już możemy odciąć. Element boczny rozpoczynamy od dużego rąbka. Mały rąbek. Pozostałe elementy obrabiamy w podobny sposób. Wycinamy łezki, wyklepujemy i podwijamy centymetr. Góra, odstawka. No i lewy tylny narożnik. Duży, mały rąbek standardowo, więc rozpoczynamy od małego rąbka. Następnie 2 razy po 50. I 45 na duży rąbek. I jedziemy od góry 25 mm na odstawkę. Następnie nanosimy wysokości po wcześniej narysowanych liniach i będzie to K3 oraz 2 razy K4. I znowu po centymetrze dodajemy na podwinięcie. Nadmiar odcinamy. No i wjeżdża kolejny narożnik. Zaczynamy od dużego. 90 stopni. I zaś mały rąbek. Element tylny, dwa duże rąbki, element zakańczający. Tak więc rozpoczynamy od jednej ze stron, wyznaczamy duży rąbek. Następnie nanosimy wymiar M minus 10. Ten element jest tej samej szerokości co element przedni. Żeby nie było. 10 mm na podwinięcie. Następnie nanosimy wysokość K4. I 25 mm na odstawkę. Nadmiar odcinamy. No i tylny element. Dwa duże rąbki. No i tak to wygląda już po sprefabrykowaniu, jeżeli chodzi o boczek. 180 stopni podwinięcie, duży rąbek z prawej strony przy lewej stronie komina. Tutaj przy samym rąbku lekko rozwarte, żeby to było. Tak wygląda tylny lewy narożnik. Tu wszystko sklepane i tu przy dużym rąbku tak samo jak w przypadku każdej obróbki, lekko rozwarte, żeby tutaj było. No i tył komina, tutaj zostawiamy tył rozwarty, inaczej tego nie założymy. Montaż tej okładziny to chyba najprzyjemniejszy moment. Przykładamy pierwszy element. Ustawiamy go bardzo starannie. I przykręcamy haftry. Żeby panel nam nie zjeżdżał, nacinamy na górnych haftrach takie małe trójkąciki. Czas na pierwszy z narożników. Zaciągamy i zamykamy rąbek.
podcinamy trójkącik. No i w ostatnim etapie doklepujemy łezkę. Cały proces montażu to w zasadzie te same procedury. Zaciągamy panel, zamykamy rąbek, przykręcamy haftry i tak dalej, i tak dalej. I tylny narożnik. Czasami coś trzeba ponaciągać, żeby lepiej pasowało. O, dobra, ten haftra. Tu już duży rąbek zacisnę. Chciałem zrobić wszystkie na koniec, ale ten, żeby mi się nie przestawił, to już go teraz zacisnę. A i od razu tego też. Też się nic nie ruszało. Na tym etapie zabieramy się za całą drugą stronę, tak aby tylny element zamontować jako ostatni. Zaciągamy gościa. Zamykamy rąbki i doklepujemy lekko zaciąg. Podciągamy na maksa i zaciskamy na rąbeczku. Cyk i druga strona. Okidoki. Przyginamy odstawki. Zakładamy czapeczkę i voilà, komin gotowy. Tu wygląda miejsce pracy, po pracy, przed posprzątaniem oczywiście. Dzięki, że wytrwaliście tak długo, pomału zbliżamy się do punktu kulminacyjnego dzisiejszego odcinka. Poznamy zwycięzcę konkursu. Dziękuję bardzo za wszystkie komentarze. Nie było lekko, wybór był naprawdę bardzo, bardzo trudny, ale po długich naradach postanowiłem przyznać nagrodę główną użytkownikowi Gugus 4664 za ten oto komentarz. Dlaczego to ja powinienem wygrać? Na Podkarpaciu prawdziwe blacharstwo leży i kwiczy.
Każdy chce robić szybko, a co za tym idzie, niezbyt dokładnie. Rzadkością jest tutaj rąbek. Kilka miesięcy temu zmieniłem pracę, bo jaka jest przyjemność z wykonywania dachów, kiedy nie możesz na spokojnie robić ich dobrze i estetycznie, a w zamian słyszysz teksty, kto to będzie widział, ptaki? Niedawno założyłem własną działalność. Najczęstsze zlecenia, cieknące dachy, wymiany rynien i ogólna naprawa po innych. W swojej firmie chcę propagować najwyższą jakość usług, a w szczególności skupić się na prawdziwym rąbku. Każde porządne narzędzie usprawnia proces tworzenia dachu, a szczególnie na początku, kiedy zaczyna się działać na swoim. Chcę cały czas się rozwijać i poszerzać swoją wiedzę, zarówno praktycznie, jak i teoretycznie. Dlatego szkolenie oraz narzędzia byłyby dla mnie strzałem w dziesiątkę. No nie wiem jak was, moi drodzy, ale mnie ten komentarz urzekł. Jest spójny z moją filozofią. Także ziomuś, congratulations, odezwij się, ustalimy detale odbioru nagród. Jeszcze raz gratulacje dla zwycięzcy, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Życzę wam udanej niedzieli i pozdro! W tej koszulce nagrywałem pierwsze odcinki. Tylko jakoś jakby lepiej leży. Się dba, się ma. Ole, ty masz wokal, ja pierdol. Maciek, 3 dni chlałeś? No nie, właśnie nie. Nie rozśpiewałem się dzisiaj. Jeszcze. Jeszcze w dupie kleszcza. 3, 2, 1. Ha ha ha.